Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film w moim wykonaniu. Województwo świętokrzyskie, ziemia świętokrzyska, miejsce scyzorów, tak zwane. I zaczynamy. Zaczynamy, drodzy Państwo, najnowszy film, który dla Was przygotowałem. A czy uda nam się coś znaleźć, a czy uda nam się nazbierać grzybów, przekonacie się sami na moim filmie. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Jak widzicie, drodzy Państwo, właśnie przyjechałem. Nowy licznik, tak aby się nie mylił z wczorajszym, już na początek jedna sztuka, czyli z wysypu pierwszy malutki prawusek. Sztuka nabita, dwie kosy wziąłem, tak aby mieć na zmianę jedną i w zapasie drugą, tak aby mieć zawsze pod ręką nożyk. Koszyk. I zaczynamy oto od tego miejsca. Przyjechałem busem. Dzisiaj dzień wolny od pracy. Na tą chwilę jest, drodzy widzowie, godzina 7:11, środa, 2 września 2020. Zobaczymy jeszcze, jak się układa pogoda, czyli 12 stopni, duże zachmurzenie. Wilgotność 97% i słonko 97% wilgotność, i ma dzisiaj także padać. Po wczorajszych zmaganiach, czyli filmie, który udało mi się wczoraj pierwszy raz nakręcić, taki narzucony cel, cały kosz borowikowy Armagedon. Czas na najnowszy film. Więc tak mówię, jedna sztuka jest nabita i szukamy dalej naszych prawusków. Tylko poczekamy, aż się zrobi trochę widniej, bo widzicie, to jest nowy las, ten co wczoraj byłem. I poczekamy, aż się widniej zrobi i będzie lepiej widać, kręcąc jakiś dla Was materiał. Tak wczoraj, dzisiaj to samo będzie. Ciemno w lesie, ciężko będzie szukać grzybków, tych maluszków, ale damy radę. Więc jeszcze raz. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem. Więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film z grzybobrania. W ten wtorkowy, wrześniowy dzionek. I jedziemy. I zapowiada się pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy bajecznie. I drodzy Państwo, powiem, że dzisiaj tak samo za cel, czyli aby osiągnąć jakiś cel, sukces, tak aby mieć jakąś motywację do szukania grzybów, obrałem sobie koszyk grzybów. Powiedzmy, koszyk grzybów, cały ten kosz grzybów. A czy uda mi się osiągnąć cel, zobaczymy. Teraz widzę borowika. To jest druga sztuka. Zobaczcie, drugi. I tak mówię, cel na dzisiaj. Kosz borowików. Maluszek
którego pykniemy delikatnie, zdrowizna, i mamy dwie sztuki. Jeden ułamany, bo mi łebek odpadł, i drugi, dwie sztuki. I w zależności teraz, jakie grzyby będą. Jak będą maluszki, to taki koszt to może być około 300, ponad 300 grzybków. A jak będą mieszane, większe, mniejsze, to będzie około 200 ponad. No i widzicie, już się tak robi, że słyszycie, pada. Ludzi nie ma, bo to jest las wybrany taki, żeby mniej ludzi było. Nie każdy zwietrzył, bo wiecie, nie lubię jeździć tam, gdzie dużo ludzi, bo po prostu lubię odpocząć sobie w lesie, pobiegać, polatać. I od razu mówię, że to jest odpoczynek mój, drodzy Państwo. I ja na tym filmie będę grzyby szybko zbierał, szybko chodził i szybko, jak to się mówi, na swój sposób kręcił dla Was film. Więc nie każdy lubi filmy w moim wykonaniu, dlatego że na moim filmie szybko się grzyby zbiera. Nie ma czasu na guzdranie się, ujęcia, grzybek tak, grzybek tak, grzybek tak, bo nie mam na to czasu. Więc ja lubię odpoczywać w taki sposób, jak pokazuję to na filmie, i zbierać grzyby szybko, dużo, tak na moim filmie. Więc jedziemy, idziemy dalej. Ok. Po takim krótkim wstępie, a zarazem dla niektórych może długim, jedziemy z tym koksem. I widzicie, i już klęczymy i zbieramy nasze prawuski. A to jedna sztuka, a to druga sztuka. Nie myliłem się. Zobaczcie, dwa piękne, zdrowe byczki. Cztery. Są cztery, więc idziemy dalej. Mamy kolejne sztuki. Dwa pertukuski. Jeden. I do marynaty. Drugi. Szukamy, szukamy. Czekamy na te większe, ciutkę większe, takie przynajmniej po 10-15 cm z grubym trzonem. Takie najbardziej lubię. Od razu sprawdzamy, tak aby robaczywych nie nosić. I mamy trzy sztuki, jeden do marynaty, ale nabijemy dwa. Okej, okej, okej. Ale tutaj niedaleko, w jagodzinach. Tu się schował sztuka. Drugi. I tu widzę dwa. I tu taki obgryziony. To mamy w sumie cztery. I nabijamy. No i zbieramy. Już pomału te grzybki. Tu widzę chyba dalej ładnego. Zobaczymy. Piękny jest. Tu jest.
tu jest. I zobaczcie. Tu. I tu. I zaczynamy borowikowy wypad. Drodzy widzowie, zwróćcie uwagę, mam 20 sztuk. Zobaczcie. I na dnie tak to wygląda. Więc w zależności jakie grzybki będziemy napotykać, takie będziemy zbierać. I tak to będzie wyglądać. Teraz mamy sztukę. Dwie. I zobaczcie, w szybki sposób mamy 22 sztuki zdrowych borowików. Wszystko zdrowizna. Zobaczcie. Ładnie je ogarniemy. I mamy, tak mówię, 22 sztuki. Szukamy, szukamy. I zobaczymy, co nam dzisiejszy dzień przyniesie w postaci jakich grzybów i ilości grzybów. Inni moi widzowie mają do mnie pretensje, że męczą ich moje filmy, nie lubią oglądać, nikt ich nie każe, że takie bieganie po lesie, szybko, szybko, ale w zależności kto co lubi zbierać, jak lubi zbierać. Drodzy Państwo, ja nie będę się w tańcu, jak to się mówi, pie, więc tak zbieram, jak Wam to pokazuję. Ok, kolejne. Nie piszcie w komentarzach, że znów szkoda takich maluszków, ale wiecie, już to omawiałem na filmach. Dla mnie takie grzyby są w marynacie jak rarytas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weźmiemy. 2, 4, 6, 8. 8 naliczymy, tu jest trochę więcej, ale naliczymy 8 sztuk do marynaty. 8 i mamy 30 sztuk. I tak powiedziałem, ja lubię małe grzybki zbierać. Ktoś powie, że szkoda, szkoda poczekać aż urośnie. Po co poczekać aż urośnie, a aż urośnie zgnije? Ja lubię małe grzyby, młode grzyby. Tak, niektórzy ludzie lubią mięso dobrze wypieczone, czy steka dobrze wypieczonego. Jeden lubi krwistego. To indywidualna sprawa, kto co lubi. Ja pokazuję tak, że grzybów jest na tyle, drodzy Państwo, że nie ma co czekać, aż urosną duże i zrobaczy wieją. Więc zbieram grzyby małe, a nie stare. A jak komuś to nie odpowiada, nie musi moich filmów oglądać. Na siłę nikogo nie trzymam. Mam swoich wiernych widzów, za co im stokrotnie dziękuję, że są na dobre i złe. Im to odpowiada. Mi to takie kręcenie filmów też odpowiada. Więc po co komuś narzucać, jak ma filmy kręcić? Po prostu nie oglądajcie, nie oglądajcie moich filmów, jak Wam coś nie pasi. Trzy sztuki i mamy 33. Takie, cały koszyk takich, to by było trochę słoików do marynowania.
i by było w pytkę, że okej, wreszcie coś większego, bo tak na razie same maluszki, 34 sztuki. Zobaczcie, taki cały koszt w tych małych to by było ponad 400, dobrze 400 ponad grzybów, ale w końcu jest coś większego, tego też przytulimy, nadetniemy, zobaczcie, czyściutki, obczyścimy delikatnie, ślimaka eksmitujemy, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I tak mówię, sztuka to sztuka. Ciemno, ciemno w lesie, tu coś widzę, pięknego borowika. Ale temu zrobimy fotkę. Pójdziemy trochę tędy, dlatego wybrałem się drugi dzień rzędu na grzyby, dlatego aby póki te młode są, bo później grzyby wyrosną, zrobaczy wieją, będą już później pojedyncze sztuki, pojedyncze będą też, ale będą duże sztuki robaczywe w części i później zaczną się opieńki, podgrzybki, inne mieszane grzyby, a tak na tą chwilę są same borowiki, tak jak pokazuje maluszki. O, i o to w tym wszystkim chodzi. Nie, odcinam krótko, przez samych nóg nie brał, bo w końcu jakbym brał, ja samochodem nie przyjechałem, tylko busem, więc dlatego takich dużych grzybów nie brał, dużych korzeni, dlatego że samych korzeni nie będę zbierał, więc obcinam krótko, przy okazji sprawdzam, jest grzyb czysty. Przytulimy i też obcinamy, bo grzyby zdrowe są i na tyle jest. Jakby grzybów nie było, to bym dokładnie obierał i takie skrawki bym jeszcze zabierał, ale tak widzicie, tak to się prezentuje, więc mamy wybór. Mam po prostu wybór i mogę wybierać po prostu grzyby, jakie chcę, ile chcę, jak chcę je zbierać, czy same łby, czy same nogi, ale obcinam w tej pozycji i sprawdzam, ale grzyby są, widzicie, zdrowe. Ok. Już tak to się prezentuje. Widzę, widzę. Ale tylko jedną sztukę, którą od razu obkroimy. Jedna tylko. Tylko jeden.
tego zostawimy, tylko weźmiemy 3 sztuki. Pójdziemy trochę tędy. Cisza, spokój. Pięknie, jest pięknie. 0 ludzi. To lubię. To lubię. Nie ma nawoływania, darcia, jak to się mówi, japy. Tylko cisza i spokój. Sam jeden i natura, czyli las i rosnące grzybki. Ok, szukamy dalej. Zobaczcie, krótko. Zdrowy, krótko. Zobaczcie, ile grzyba zmarnowałem. Ale tak powiedziałem, noga zdrowa. Tak powiedziałem, biorę tylko najciekawsze z grzyba, a tutaj jest dla mnie próchno. To jest próchno, można by było ususzyć, ale dla mnie to jest próchno przy takiej wielkości, więc wolę samą czapkę. Pójdzie do jajecznicy, więc sztuka to sztuka i zbieramy dalej. Ale tutaj obok tego, co wziąłem przed chwilą, jest kolejny. Przytulimy, nie inaczej. Więc go oskalpujemy troszkę, tak aby ładnie wyglądał, i go sprawdzimy. Czysty. Sztuka. Idziemy. Tu jest taki powalony. Zobaczcie. Prawdopodobnie zdrowy grzyb, ale nie biorę, wolę te mniejsze grubaski, więc idziemy dalej. Sztuka to sztuka. Tu widzę drugiego. Drugiego widzę. I jeszcze kolejne. To jest próchno. Zobaczcie, próchno. I tak to się prezentuje. Zobaczcie, ten jest staruszek, to nie bierzemy, tego przytulimy. Świętokrzyskie grzyby, tego przytulimy.
tego mamy dwa, tego staruszka nie, ten jest oszamany, też nie. I tu jest taki staruszek, też go nie bierzemy, szukamy tych mniejszych. Tutaj jest taki oszamany, tu jest taki w miarę jeden, dwa oraz trzy. To te przytulimy. I szukamy dalej, bo powinny tu jeszcze być. Nie myliłem się. Wchodzimy. Sztuka. Sztuka. Korzeń wyjmiemy, żeby nie gnił. Zabierzemy sam kapelusz. Ale go sprawdzimy. Robaczywy. To nic z tego nie będzie. Tu mamy maluszki, które mnie interesują. Sztuka. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Sześć. I tego przytulimy. Góreckie kupeczki. Tego do marynaty. I jeszcze tego. Zobaczymy dalej. Tu mamy szukamy. Koszyk zostawiliśmy. Ok, tam. Tu mamy i tu takiego pięknego. A te przykryjemy. Jak rosną. Rozglądamy się, szukając kolejnych. Dobrze, tu zaraz wrócę, ale idę po koszyk. I jak widzicie, tak to leci. Jak to pokazałem. Z tej strony jeszcze mamy leśnych przyjaciół. Wybieramy tylko najfajniejsze sztuki. Ten jest taki oszaman, ale pójdzie do marynaty. Górecki kupecki. Teraz je oczyszczę. Jeszcze tu jest taki ładny. Teraz je oczyszczę, naliczę i wszystkie kubki pozbieram. Ok. Tniemy krótko, sprawdzając.
czapka zdrowa. Sztuka. Czapkę. Okej. Mamy dwa. Tego zostawimy. To też. Idziemy po te maluszki. Mamy dwa do nabicia. Oraz te dwie kubki, które szybko ogarnę. Tą i tą. Wyciągniemy korzeń, tak żeby nie gniło. Kamień był mocno zakorzeniony, a tak to zgnije to wszystko. Więc pozbywamy się korzenia, tniemy nisko. Ok. I tak mówię. Próchna nie potrzebuje. To dobre by było, jak grzybów nie ma. Mało kto zbiera grzybów, to takie kawałki idealne by były. Ale dla mnie to próchno jest. Próchno. Nie robaczywa, ale próchno. Tam widzę kolejnego. Ale musimy gdzieś iść na jakieś fajne borowiki. Bo tutaj coś jakieś w tym lesie. Ogryzki. Tak i ten. Zobaczcie. I co z tego ja mam wziąć? Nogę, którą można by było zabrać, ale kapelusz dla mnie jest najbardziej wartościowym dzisiaj grzybkiem. Kapelusz sam, ale z tego tylko tyle. Ok, nic nie nabijamy. Szukamy dalej. Tutaj coś fajnego widzę. Zobaczcie, przejdziemy naokoło, rozglądając się wokół, czy nie ma nic ciekawego. I zobaczcie. Temu zrobimy fotkę. Bo jest ładny. Dobra, piękny był, idziemy dalej. Mamy takie trzy sztuki, ale zobaczcie. Jaki wielki. Ale tego kapcia
nie będziemy brać, tylko weźmiemy 3 takie fajne, takie co najlepiej lubię. Sprawdzimy, tak żeby był czyściutki, sztuka. I tego naliczymy jako 1. To mamy 2 sztuki. Sztuka i tego maluszka, ale naliczymy 2. I tu sztuka. Tego przytulimy. Krótko. I tu mamy takiego ogryzka. Też krótko. Ok, idziemy dalej. Tu kolejny borowik. Może być nie kapeć. Zobaczcie. Ale takich wielkich nie zbieram. Interesują mnie tylko mniejsze. Wolę trochę mniejszych niż takie większe. Więc zostawię go dla innych grzybiarzy. Ale on będzie zdrowy. Zdrowy, drodzy Państwo, będzie na bank. Zwróćcie nawet uwagę, że jest młody grzyb. Białe sitko. Młody grzyb. Ale zostawimy go. Mykanie. Więc wyrwiemy ją. I delikatnie położymy na górę koszyka. Ok. Tego małego zostawimy, weźmiemy tylko te 4. Więc, drodzy Państwo, wszystko wskazuje na to, że cel chyba osiągnę. Chodzę sobie, zbieram grzybki. No cóż można chcieć? Na tą chwilę jest dobrze, 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 jeszcze raz dobrze. I cieszę się, że w ten dzisiejszy dzień odpocznę, pobiegam po lesie i nakręcę dla Was jakiś film z grzybów z dzisiejszego wypadu, czyli 2 września 2020. Więc idziemy dalej i zobaczymy, co dalej się będzie działo. Kolejny staruszek z tych młodych. Zobaczcie. Ale zostawimy, zostawimy. Idziemy dalej. Więc drodzy widzowie, znów pada. Zrobimy przerwę. Trzeba coś wszamać i tak to się
prezentuję. Zobaczcie. Postanowiłem nazbierać cały koszyk i się napełnia. Napełnia się, później podniesiemy te maluszki, wypchamy tam na dół, tak aby ubić koszyk, tak aby jak najwięcej nam zmieściło się prawusków. Ale jest pięknie. I tak mówię, zrobimy teraz przerwę. Ok, co my tu mamy? Pasztet, ok, cztery bułeczki, zjemy dwie zostawimy na później, oraz jakiś soczek. I tak to się prezentuje, więc zrobimy jakieś kanapeczki. Jak to mówię, nie ma to tamto. Zjemy śniadanko, odpoczniemy, nabierzemy sił i za chwilę będziemy dalej podążać. Ku leśnej, pyzowej przygodzie. Więc drodzy Państwo, chwila przerwy, wasze zdrowie. Smacznego wszystkim i widzimy się po krótkiej przerwie, zbierając dalej naszych leśnych przyjaciół. Dobrze, ok. Dwie, drodzy Państwo, bułeczki przykryjemy. Zabierzemy na później. Ok. Oczywiście śmieci zabieramy. Śmieci zabieramy, łyka. Jeszcze raz wasze zdrowie i po krótkiej przerwie zasuwamy dalej, zbierając nasze grzybki. A więc idziemy dalej ku leśnej pyzowej przygodzie. Po przerwie mamy pierwszą sztukę, taka, która nas interesuje. Zobaczcie, zdrowiutki. Upychamy tymi maluszkami, tak aby kosz pełny był. Pełny jeszcze trochę brakuje, bo tak jak mówię, małymi upycham. Dużych, wielkich kapci nie zbieram, więc jeszcze do osiągnięcia celu zamierzonego jeszcze trochę brakuje. Ale systematycznie zbieramy i o to w tym wszystkim chodzi. Sztuka to sztuka. Mamy dwie kolejne kanie. Będzie dzisiaj, drodzy Państwo, smażone, czyli jakieś kotleciki z kanie.
będą. Delikatnie na górę idziemy dalej. Pada deszcz i zobaczcie, jak w lesie jest mokro, ale grzyby dopisują. Pada cały czas, a my zbieramy te maluszki. Tu jeszcze mamy i tutaj, ok.
Drodzy Państwo, muszę teraz poupychać to, tak aby to ręce i nogi miało. Maluszki dam na górę. Będę upychał tak. Muszę to poukładać, poupychać, żeby jak najwięcej grzybów się zmieściło. Czyli największe na dół i małe upychamy, tak aby jak najwięcej się zmieściło tych grzybków w koszyku. Dobrze, ubijemy i już mamy więcej miejsca. Tak jeszcze nam do pełna trochę wejdzie. Ale zobaczcie, ładnie poukładałem tak, żeby wszystko opadło, osiadło i kosz ma być pełny, nie inaczej. Kanie na wierzch. I jeszcze spróbujemy dozbierać tych leśnych przyjaciół. Idziemy dalej. No ale tutaj widzę, tutaj siedziałem, ugniatałem, układałem grzyby tak, aby jak najwięcej było w koszyku. A tutaj jest borowiczek, więc go przytulimy. Przytulimy krótko i szukamy dalej. Ok, sztuka. O, jest tu, jest tu. Kolejny. Kolejny. Tu mamy borowiki. Tego oczywiście czapeczkę. Sztuka. Tu dwie. Tu jest trzy. I tu taki fajniutki. Okej. Trzy nabijemy. Idziemy dalej. Tak mówię, upychamy. Sztuka. Idziemy dalej. Więc drodzy Państwo, tak ten kosz się zapowiada. Prawie pełny jest, ubite. I teraz już wracamy drogę powrotną na skróty, tak aby było szybciej. Więc niedługo kończę i jak będzie coś po drodze, to nagramy oczywiście dla Was jakieś
piękne prawuski. Ho, ho, ho. Drodzy Państwo, mamy czerwonego kozaczka. Jedyny czerwony grzybek. Krótko. Sam praktycznie łebek. Dobrze, drodzy widzowie, napiję się i na tą chwilę kończę. Już kończę, starczy. Już więcej nie da się upchać, już mi się nie chce chodzić, naprawdę. I na tą chwilę jest 203. 203 borowiki, które ułożyłem. Delikatnie skanie. 203, które upchałem na sam dół, poszły duże i zasypałem to maluszkami. Tak, aby to ugnieść, bo jak małe by były na samym dole, a później duże, to przerwy by zostały od środka do góry, duże luki. A tak to duże luki, które były na dnie, duże grzyby, zasypałem maluszkami, tak jak Wam to pokazałem. I kosz jest praktycznie pełen. Pełen dla mnie, dlatego że widzicie, ja próchna nie biorę. Zobaczcie. Bo próchno mnie nie interesuje i dlatego obcinałem przy tych dużych grzybach nisko nogi i na bank kosz by był. Uważam, że kosz borowików jest pełen, poupychane, poubijane i tak to wygląda. 203 sztuki, wczoraj 270, to fajnie, fajnie i najważniejsze, że grzyby w całości zdrowe. Więc kończymy pomału. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, na złe. Na komentarze w wolnej chwili odpiszę. Pamiętajcie, że czytam, daję serducho, lajka, a nieodpowiednie komentarze po prostu olewam, bo nie pozwolę sobie, aby ktoś mi ubliżał, więc nie zwracam na to uwagę. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie koszyka z datą. Zrobimy z datą, tak aby dla niedowiarków, że dzisiaj jest 2 września 2020. Jeszcze raz, do następnego, drodzy widzowie. Siema, pyza. Więc zawijamy się na Kielce. Okej, 2 dni biegania po lesie. Czas teraz dzisiaj jeszcze odpocząć i jutro zacząć pracę zawodową, czyli drugie zmiany. I do następnego razu, do leśnego wypadu. O, jeszcze tu się biedaczek schował. Okej. Przy wyjściu z lasu jeszcze na pożegnanie odprowadził mnie do drogi taki maluszek. Okej. Który to był?